Cześć, witam Was jak zawsze bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Barbara Zawada i jestem akredytowanym coachem. Także wszystkie info jak zawsze znajdziecie Państwo pod tym filmikiem, do czego bardzo serdecznie zapraszam na mój Instagram, tam się bardzo dużo dzieje. Kochani, jak również na mojego fanpage'a, a co najważniejsze, jeśli Wam podoba się ten kanał, to zapraszam do subskrypcji, zostawienia jakiegoś swojego znaka, że byliście tutaj, może jakiś komentarz. Naciśnijcie dzwoneczek, wtedy będziecie wiedzieć, kiedy jest następny filmik. Kochani, a dzisiaj mega ważny temat, ze względu na to, że dzisiaj jest Dzień Matki. Ja kłaniam się nisko, jestem prywatnie mamą Arka i Oliwii. Mam taki zaszczyt uczestniczyć w ich wychowaniu. Starałam się jak mogę i jeszcze się nadal staram, bo mój syn ma 24 lata, córka 15. Także no, myślę, że jak każdy z Państwa popełniłam dużo błędów, wiele rzeczy chciałabym naprawić, zawsze można lepiej. Kochani, a do czego dążę? Dzisiejszy tytuł filmiku będzie: jakich rodziców pragną dzieci? Będzie to na podstawie info, które dostałam od dzieci i młodzieży w różnym wieku, a nawet od osób dorosłych. Zapytałam się, kogo mogłam, wszystkie notatki przerobiłam, które mam ze sesji z klientami, także również od rodziców. Więc suma summarum wszystkiego to będzie, mam nadzieję, że zdążę to dzisiaj powiedzieć. Kochani, tak jak już zawsze używam tego, że my mamy zaszczyt wychowywać dzieci. I te nasze biologicznie, jak i również te, które zdecydowaliśmy się wychowywać. Więc ja tutaj nie tylko będę uczestniczyłam w wychowaniu moich dwójki dzieci, ale również uczestniczyłam od maleńkiego w wychowaniu dzieci mojego brata, bo mieszkaliśmy bardzo blisko. Więc tak jakby zawsze mam wielki sentyment do nich. Ich było czwórka, dzisiaj są już dorośli, mają własne rodziny, więc tak jakby czuję się troszeczkę mamą aż sześciorga dzieci. Ich bardzo serdecznie pozdrawiam, jeśli słuchają, co ciotka tutaj na kanale tworzy, także bardzo serdecznie mi miło i no, akurat z tej gromadki było więcej chłopców, ale myślę, że to nie ma wielkiego znaczenia. Dziecko to jest dziecko. Więc kochani, jakich rodziców chcieliby te nasze dzieci? Przede wszystkim takich, którzy ich kochają bezwarunkowo, którzy ich dbają o ich bezpieczeństwo, którzy zawsze są wtedy, kiedy oni nas potrzebują. Że my chcemy troskliwie i zaangażowaniem uczestniczyć w ich życiu. Że my nie karcimy, że my rozumiemy to, że oni mają prawo popełniać błędy i to jest normalne, bo my też ich popełnialiśmy. Kochani, dużym błędem jako nas, rodziców, jest to, że my posługujemy się schematami wyniesionymi ze swojego wychowania, może stylami przywiązania. Różnie to u różnych rodziców jest. Kochani, czy to teraz działa, co działało, jak byliśmy mali? Ja wiem, że my myślimy sobie w ten sposób, że no, my wyszliśmy na ludzi, więc jakby ta metoda skutkuje. Kochani, to były inne czasy. Teraz są inne czasy. My byliśmy rodzicami innych rodziców, niż oni są teraz. Ja wiem, że rodzice robią, co mogą, to, co umieją, to chcą dla nas zawsze dobrze. Nawet jak robią to na poziomie nieświadomym, to oni myślą, że tak jest dobrze. Więc tak jakby jedyne, co możemy zrobić, to dopuszczać do siebie świadomość tego, że może nie jest tak, jak nam się wydaje. Trzeba często zapytać tego dziecka, co ja mam zrobić, żeby było lepiej, albo zwyczajnie zapytać go, jak chciałoby, czy chciałaby być kochanym, jakby było wyrażane nasza miłość do niego. Kochani, każde dziecko jest inne, my jesteśmy inne. Każde dziecko na etapie rozwoju ma różne potrzeby, różne możliwości poznawcze, jak i różne wymagania wobec siebie, wobec świata, wobec nas. Także my nie możemy rozmawiać z 3-letnim dzieckiem tak samo jak z 8-letnim czy 15-letnim. Kochani,
Przede wszystkim to dzieci uczą się przez modelowanie, a nie przez jakieś reprymendy czy kazania, jak to się jeszcze nazywa, chyba coś takiego. Kochani, modelowanie to jest nic innego jak obserwacja nas przez 24 godziny, to co my robimy, a nie to co mama mówi czy tato, a jak robią inaczej. Lub czasem jest też tak, że rodzice wymagają od dzieci, a nie od siebie. Kochani, wymagania to my możemy mieć wobec siebie, bo jedynym osobami, którymi możemy zmienić, to są my sami. I jeśli Państwo śledzicie mój kanał, to myślę, że dokładnie o tym wiecie. Kochani, my, jeszcze raz powtarzam, my mamy zaszczyt i my musimy ten czas spróbować wykorzystać najlepiej, jak umiemy. Ja mam dzisiaj 24-letniego syna i sama sobie zastanawiam, kiedy to minęło. Mnie się wydaje, że on się niedawno urodził, jeszcze się dobrze nie oswoiłam z jego dorosłością, a on to już idzie o krok dalej. Kochani, co jest jeszcze najważniejsze? Ja zawsze powtarzam ze swoich filmików to, że nie możemy dopuścić do tego, żeby dzieci miały wyuczoną bezradność. Oczywiście wszystko dostosowane do wieku, ale uczyć ich samodzielności. Oczywiście my musimy stać na takiej straży i być strażnikiem tego dziecka o jego bezpieczeństwo. Musimy mu zapewniać rzeczy, które powinny mieć. To nie znaczy, że musi mieć iPhone'a, jeśli nas na to nie stać, ale uargumentować, dlaczego go w tej chwili nie ma. Jeśli naprawdę dziecko o tym marzy, to musi zrozumieć, że to jest droga rzecz i niestety musi z czegoś zrezygnować, żeby dostał tego iPhone'a. To wcale nie zabawki, a wartościowy czas, który my poświęcamy z dzieckiem. Patrzeć, co on lubi i tak jakby dziecko stawać przed siebie. To nie znaczy, że dziecko, jak to się mówi w domu, ma być najważniejsze, ale niekoniecznie codziennie musi na przykład o tym, tak niekoniecznie musi nam wejść na głowę tak, że codziennie się mu podpowiada, że on jest królem świata. Niestety ma być najważniejsze, ale niekoniecznie musi tak zostawać to przypominane. On musi rozwijać się w zdrowy i bezpieczny sposób w odpowiednim środowisku domowym. Tam, gdzie jest akceptowany, żeby mu się nie bał się czy nie bała powiedzieć, cokolwiek się wydarzyło. W życiu są problemy, są porażki, świat jest okrutny i my dobrze o tym wiemy, ale on czy ona nie może się bać przyjść do domu, że rodzice nie zaakceptują jego wyboru czy jej. My oczywiście mamy prawo krytyki, ale krytyki, działania i mówić to w ten sposób, żeby ta krytyka nie była taka bezsensowna, bo rodzic sobie chce powiedzieć, ale żeby rodzic zrozumiał jego emocje, jego frustrację, jego żal czy jej, ale wyraził to w taki sposób i zastanowił się razem z dzieckiem, jak to można w konstruktywny sposób naprawić, jak można wyjść z tej sytuacji. Działanie było złe, ale nie oceniamy dziecka, tylko działanie sytuacyjne, ale z taką możliwością, żeby dziecko widziało, że my go akceptujemy. Działanie mogło być nawet jakby w naszym rozumieniu rodziców, tak jakby nawet z winą dziecka. To nie szkodzi, to jest dziecko, ono się uczy. My też od razu nie byliśmy doskonali. Ono może zrobiło źle, może i nawet z premedytacją, ale wtedy jego świadomość może był zły czy zła, może w sumie na pewno działało to na poziomie nieświadomym. Ale musi wiedzieć, że my go nadal kochamy, pomimo jakiegoś złego, nieodpowiedniego postępowania. Zazwyczaj jest tak, że dzieci, kiedy robią coś złego, my jesteśmy zburzeni, może źli, to oni tak naprawdę, kochani, najbardziej nas w tej chwili potrzebują. Dzieci kochają nas bezwarunkowo i oni, cokolwiek się dzieje w dorosłym życiu, to jest efekt tego, jak były nasze dzieci traktowane w przeszłości. Czy one będą pewne siebie? Będą pewne siebie wtedy, jak nasiąkną w dzieciństwie tym, że rodzic nie był zawsze nieomylny. Nie mówił, że mam zawsze rację. Potrafił powiedzieć,
Dziękuję, przepraszam, mogłem się pomylić. Moja świadomość nie była na tyle rozwinięta, żebym to zrozumiała czy zrozumiał. Dziecko musi wiedzieć, że jesteśmy zwykłymi ludźmi i my też popełniamy błędy. Dzięki temu nigdy się nie będzie bało przyznać do swojego błędu. I również jeśli zdecyduje się na posiadanie potomstwa, będzie je jeszcze doskonalej wychowywał niż on był wychowywał, bo my zaskrzepimy w dzieciach to, co oni później rozwiną. Dzieci są naprawdę inteligentnymi osobami. Wydaje mi się, że one bardziej są słabe psychicznie przez to, że tak czasami doświadcza ich życie zbyt szybko, ale nasz też doświadczyło dość szybko, więc z reguły moje pokolenie, bo ja jestem bardziej z pokolenia X, to nam było trudniej, więc nam się wydaje, że jak my będziemy bardziej surowi, bardziej będziemy na jakieś próby wystawiać nasze dzieci, lub druga strona medalu, dużo rodziców daje to dzieciom, czego sami nie mieli. Kochani, tu naprawdę nie o prezenty chodzi, jeszcze raz powtarzam, o wartościowy czas. Zapytać dziecko, jak chce spędzić czas. Nie zmuszać go do jakichś sportów, których nie lubi. Oczywiście jest moment, że można pójść na piłkę nożną, zobaczyć, czy dziecku to się podoba. Czy dziewczynka, jeśli jest w odpowiednim wieku, pójść na balet, zobaczy, a to mamo nie moje, ale pójść, zobaczyć. Bo skąd ono ma wiedzieć, czym będzie zainteresowany, jak w ogóle tam ani razu nie pójdzie. Ale zobaczy, nie, nie, to nie to, więc ja nie kupuję korków. Chcesz konsolę? Masz konsolę. Ale zanim kupimy tą konsolę, to musimy się zobaczyć, może najpierw wypożyczyć, żeby nie narażać się również na koszty, bo dziecko ma różne widzimisię. On no dzisiaj zobaczyło, że będzie się tym interesował, ale niestety za tydzień może już niekoniecznie. Także kochani, stwarzajmy szansę dziecku na poznanie tego, co lubi. To samo nie przychodzi. Musimy poświęcić czas i naszą energię i przede wszystkim patrzeć z zachwytem, że to dziecko próbuje. Że nawet jak ono przyjdzie z porażką, to uśmiechnąć się, powiedzieć: ja rozumiem twój ból dzisiejszy, ale myślisz, że ci wszyscy wielcy ludzie to od razu strzelili tak jak trzeba, od razu osiągnęli sukces. Oni mieli kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt porażek. Trzeba nauczyć dziecko, że nie zawsze się udaje i że nam się nie udało. Często można przytoczyć nawet swoje błędy. Przecież dziecko popatrzy, Boże, ta mama naprawdę zanim to wiedziała, to jeszcze to przeszła, czy ten tato jeszcze to zrobił. Dzieci uwielbiają takie autorefleksyjne opowieści o rodzicach własnych nawet, czy o kimś z rodziny, kogo znają, bo inaczej się opowiada historię, kogo się zna, a kogo się nie zna. Kochani, ważną rzeczą, już napomknęłam, bezpieczeństwo i stawianie granic. To znaczy, uczymy dziecko, bo dziecko chce być odważne. Musimy już od maleńkości zaszczepić taką odwagę poznawania, chęć, oczywiście w bezpieczny sposób i dostosowany do wieku, tego, żeby dziecko chciało coś w życiu, nie bało się trudu i właśnie tak jak tutaj powiedziałam o tych porażkach, że zanim osiągniemy sukces i to jest kilkadziesiąt tych porażek, ale to, że naprawdę taki prawdziwy sukces jest okupiony taką dużą walką i trudem. Po co się pokazuje dzieciom, że jest trudno? Dlatego, że my, nawet dorośli, jeśli coś przychodzi nam z trudem, to my bardziej to doceniamy. I tak samo dziecko. Jeśli ono się szybko zniechęca, zobaczyć, porozmawiać z nim, dlaczego tak jest. Co jest w jego psychice, że szybko się zniechęca? Może nie wierzy w siebie. I więc gdzieś tutaj został w ten sposób zaprogramowany, że zaczął nie wierzyć. Bo dziecko jak się rodzi, to jest taka czysta kartka. I to naprawdę w dużym stopniu od nas zależy, jak my go zaprogramujemy na resztę życia. Czy my będziemy osobami takimi chwiejnymi, czy dziecko będzie wracało do domu i tam będzie mama i tato w dobrym humorze, lub tylko mama, lub tylko tato, ale ono będzie pamiętało, że nieważne, czy ja przyszłam smutny, czy wesoły, moja mama mnie zawsze przywitała uśmiechem, czy przytuliła. Dzieci naprawdę potrzebują przytulenia i to im w ogóle nie zaszkodzi.
Wcale jak się niemowlę często tuli, to ono nie będzie więcej płakało. Ja kiedyś bardzo dawno temu usłyszałam taką historię od jednej pani, że ona nigdy nie podchodziła do swojego dziecka, jak płakało. W końcu się uspokoi i zaśnie. Kochani, tak się uczymy być niewidzialni. Przez to, że jeśli od maleńkiego nikt nie zwracał na nas uwagi, że my płaczemy, dzieci chcą zrozumienia własnych odczuć i własnych uczuć. Ono chce być poojojane troszeczkę, jeśli sobie na przykład potarga kolanko, przewróci się i go boli. My musimy umieć zrozumieć jego ból. To nie znaczy, że my mamy przez 2 dni ojojować, ale przez chwilę z nim poojojować, później go zachęcić do tego, że to się zagoi, że będzie wszystko dobrze. Nastroić go tak bardzo pozytywnie, ale najpierw go zrozumieć. To jest mega ważne, że jego uczucia są zauważone przez rodzica, że ono nie jest niewidzialne. Jeśli na przykład syn widzi swoją mamę czy tatę takiego zadowolonego, czy to, że dziecko widzi miłość między rodzicami, to ono będzie tak nastrojone na budowanie związków. Jeśli ono będzie widziało, że mama robiła dla nich różne rzeczy, żeby im było przyjemnie, tato robił różne rzeczy, żeby reszcie rodzinie było przyjemnie, to i dziecko automatycznie się stara. Dziecku będzie zależało na poprawnych relacjach z rodzicami, bo jeśli my zainwestujemy w komunikację z naszym dzieckiem już od małego, wiadomo, że później troszeczkę w tym okresie nastoletnim, kiedy to dziecko szuka tej swojej tożsamości, przekracza te swoje granice, uczy się tak troszkę na nowo, co jest dobre, a co jest złe, to trochę tam to później szwankuje. Ale gdzieś tak po 16 roku życia zaczyna to się normować, a mózg dziecka, w ogóle człowieka, rozwija się do 26 roku życia, także to jest sporo czasu. Wiadomo, że później dzieci się wyprowadzają, usamodzielniają, ale my, ta komunikacja, ten jakby poziom tej komunikacji i to, że my się dogadujemy, to nawet jak zeszwankuje w okresie dojrzewania, to i tak to wróci. Kochani, ja bym jeszcze wróciła do tego wartościowego czasu. Spędzajmy tak właśnie, jak dziecko chce, jak ono sobie życzy. Że jeśli lubi grać na konsoli, a ja tego nie lubię, to przynajmniej spróbuję, albo tato to może zrobić, pograć nie jak ta ja chcę, tylko jak to dziecko chce i w taki sposób, jak to dziecko chce. Jest wiele takich rzeczy, jestem mało komputerowa, które mi tłumaczy syn albo córka. Oni są lepiej w tym obeznani. Zawsze wtedy będzie się czuł bardziej doceniony, bardziej potrzebny i czegoś nie wie, czegoś rodzice nie umieją, a on wie. Będzie się czuł mega, mega dowartościowany. Kochani, fizyczna bliskość i to znowu to przytulanie. Nie bójmy się tego, bo to jest naprawdę krótki czas, kiedy te dzieci pozwalają nam się przytulać. Ja mam już spore dzieci, w sensie takim, że one są dorosłe i córka to tam jeszcze coraz mniej, ale od czasu do czasu przyjdzie się przytulić albo ja spytam się, czy mogę, bo to już w 15 lat to trzeba się zapytać, czy mogę. Ale syn to już od Wielkiego Święta, jak tylko na święta lub na urodziny. No jakby to się trzeba na to zasłużyć, bo już jest dorosłym mężczyzną, więc to naprawdę jest tak mało czasu, że my możemy nasycić ten nasz zbiorniczek zwany miłością rodzicielską, zanim te dzieci nam wyfruną z domu. Kochani, jeszcze chciałabym powiedzieć o tych, żebyśmy nie przegapili ważnych momentów w życiu naszego dziecka. Ja już nie powiem o jakichś tam początkach choroby, jeśli takie coś zajdzie, ale na przykład w sytuacjach u dziewczynki, kiedy ma te swoje, zaczyna być kobietą na przykład, czy sytuacja, kiedy pierwszy raz ma bliską koleżankę, tak samo u chłopców, kiedy się coś dzieje, na przykład pójdzie pierwszy raz do szkoły, żebyśmy nie przegapili tego, kiedy będzie jakiś występ i nasze dziecko będzie w nim uczestniczyło, nawet jeśli będzie miało niewielką rolę, to jest naprawdę dla niego mega, mega ważne. Czy to, że jak dostanie świadectwo w tych młodszych klasach i to dziecko czeka, patrzy, czy jego mama przyjdzie. Przecież to są takie momenty, których my naprawdę nie zapomnimy. I co jest najważniejsze? Ja uwielbiam robić zdjęcia.
Ja wiem, że można wszystko dzisiaj nakręcić, ale jednak album ze zdjęciami to kiedyś można pokazać swojej synowej, czy zięciowi, czy jak będzie wnuki. Można usiąść i powiedzieć, że tu, tam twój tato, to tam, tutaj zrobił twój, taka była zabawa. Zawsze w pozytywny sposób, ale wspomnienia z tych relacji, jakich my mieliśmy, są mega niezastąpione. Jak się dziecko czuje, czy na przykład jednego z rodziców nie było przez jakiś okres tego czasu i później jest jakaś uroczystość taka bardzo skupiająca całą rodzinę i wtedy, a gdzie jest dziadek, czy gdzie jest babcia, to jest dla nich, dziecko dobrze rozwija się, kiedy ma i dziadków, których zawsze mówię, że dziadkowie są do rozpieszczania, a rodzice bardziej od wychowywania. A dziadek czy babcia to wszystko zrozumieją, bo oni są już pozbawieni tego, że coś trzeba, że coś muszą. One, dziadek i babcia to są w sumie dla wnucząt. Dla wnucząt, żeby mieli frajdę. Wezmą wszędzie, kupią praktycznie na wszystko, co... Czy ich stać, czy ich nie stać, to i tak to zrobią, żeby wnuk czy wnuczka byli szczęśliwi. Więc jeśli jest możliwość, to fajnie jest, żeby jednak ci dziadkowie byli blisko, jeśli żyją i są jeszcze w takim zdrowiu, że to pozwoli, na pewno się ucieszą, że dzieci do nich przyjeżdżają, a tym bardziej wnuki. Kochani, jeśli chodzi o doświadczenie życiowe, my jako rodzice je mamy, nasze dzieci je zdobywają dopiero. Pozwólmy im na odkrywanie to życia we własnym tempie i tak jak oni chcą. Nawet jeśli nam dorosłym to się wydaje, że ono nie da rady. My tak do końca nie wiemy, czy ono nie da rady. Może akurat da. Może wtedy jak zacznie robić to zadanie, wejdą w niego czy w nią takie siły, że ona sobie myśli, ja pokażę swoim rodzicom, że jednak mi się uda. I nawet jeśli ono do tej pory nie było wytrwałe, to w tym zadaniu, które ono samo sobie wymyśliło, to da całego siebie, czy całą siebie. Kochani, ale nawet jak się okaże to fiaskiem, to to dziecko nie będzie do tego zmuszane, bo to będzie jego pomysł. Więc inaczej podchodzi do porażki, która jest jakby pomysł jest jego czy jej, a nie rodziców. Dlatego ja zawsze powtarzam, dzieci nie są naszym przedłużeniem niczego. Dzieci są osobnymi istotami, więc one mogą się rozwijać, mogą być kim chcą. My nie możemy, jak nam się w jakieś tam, w czymś nie udało, chcieliśmy być, nie wiem, lekarzem czy... nie wiem, kim tam jeszcze, może adwokatem, to było nasze życie, a teraz jest życie dziecka. Więc ono ma prawo być, kim sobie sam wymarzył, czy sama wymarzyła. Także kochani, też się spotkałam z takim czymś, że dzieci dodają nam skrzydeł. To zależy, jak kto to rozumie. My mamy pozwolić, żeby naszym dzieciom skrzydły wyrosły. Jeśli one nam dają skrzydeł do rozwijania siebie, i dzieci na tym nie tracą, to jak najbardziej. Ale nie wolno, żeby dzieci żyły naszym życiem lub my żyłyśmy życiem dzieci. Dzieci chcą widzieć swoich rodziców szczęśliwych, bo oni też są szczęśliwi. Chcą widzieć, że rodzice też mają swoje normalne, prywatne życie. Też rodzice czasem i dzieci to wyczuwają i wręcz dzieci się tego boją, że jak oni się wyprowadzą, to mama czy tato będą bardziej smutniejsi. Kochani, nie wolno swoich dzieci tym obciążać. To jest normalne, że one się wyprowadzają, więc nawet powinny. My nie powinniśmy kastrować w żaden sposób swoich dzieci. Oni są odrębnymi istotami, mają prawo do w pewnym wieku już wrócić, czy nie wrócić na noc. Wiadomo, my jako rodzic się boimy, my chcemy... żeby im się nic nie stało, bo to wygląda po prostu tak, że my nie umiemy przestać się bać o te dzieci, ale kiedyś musimy, bo taka wielka kontrola może naprawdę doprowadzić nas do wielkiego stresu. Więc kochani, dzieci mają swój rozum, naprawdę. One nie myślą tak, jak my myślimy, wiadomo, i nie widzą może wielkich zagrożeń, ale... jak do pewnego stopnia tego nie spróbujemy, to my możemy sobie gadać. Dzieci uczą się przez własne doświadczenia. I oni
muszą je zdobyć. Każdy człowiek ma swoje błędy do odpękania, czy mały, czy duży, więc pozwólmy im na to. Nie bądźmy nadopiekuńczy, ani nie dawajmy znowu za mało tej troski. Musimy się tak jakby wpiąć w ich życie na tyle, żeby pozwolić im być sobą i akceptować ich takich, jakimi są i wspierać przede wszystkim, ale to jest ich droga. Nie trzeba tu mówić jakichś takich słodkich słówek, że jak postąpił źle, to ja jestem zawsze za tym, że taka konstruktywna krytyka, ale taka o działaniu, o tym, co można poprawić, jak jest potrzebna. Więc jak dziecko faktycznie to działanie było niestosowne, złe, trzeba to powiedzieć, bo dziecko uczy się później, że jeśli nie dostaje tego, to że w każdej relacji można mówić, że białe jest czarne, bo się nikogo nie chce urazić i nie chce zasmucić. Kochani, dzieciom to my musimy wytłumaczyć, że pewna, może nawet bym tutaj nie powiedziała, że pouczanie, tylko powiedzenie, że coś zrobiło się źle, to nawet nie jest krytyką, ani nie jest pouczaniem, dlatego że gdy każdy tak wszystko bierze do siebie i nie patrzy, że nie wie, że jego na przykład, trzeba, ja to zawsze mówię, że trzeba wiedzieć, że nie wiem, że nie wiem. Do tej pory nie wiedziałam, że ja tego tak naprawdę nie wiedziałam, tak jak powinnam to wiedzieć. Że mój jednak zasób z wiedzy na ten czas może być niekompletny. I dziecko musi to wiedzieć, bo jeśli my dopuszczamy do tego, że my mamy w różnych kwestiach, nie wiem, że nie wiem, ale się dowiem i dopuszczam to, że sąsiad mi tam coś powiedział, ja może nie znałam tego aż w ten sposób, ani tak obrazowo, jak on mi to przedstawił i mogę zmienić punkt widzenia i nie czuję się tego, że wziął mnie sąsiad, pouczał. No jak miał człowiek rację, to przyjmuję jego rację. I znowu to jest modelowanie. Jeśli dziecko to widzi, że pewna krytyka jest potrzebna i my potrafimy ją przyjąć, to tak samo on przyjmuje. Czy ona? Kochani, nie bójmy się tego. Tak naprawdę to Państwo wiedzą, kto nie przyznaje się nigdy do błędu i tego, że uważa się za nieomylny. Kto dziś jest nieomylny? To naprawdę bałabym się takich osób, jeśli uważają się za nieomylne. Kochani, emocje. Emocje to jest też ważna rzecz. Dziecko nie chce być w żaden sposób krzywdzone, ani cielesnie, ani poprzez krzyk. Tak naprawdę my musimy nauczyć się regulować emocje. Wtedy dziecko też wie, że w którym momencie przesadziło lub powinno, jeśli my krzyczymy do niego, to ono też będzie krzyczało. Jeśli ono krzyczy, to my jesteśmy odpowiedzialni, my jesteśmy dorośli i możemy powiedzieć do nich, a dlaczego krzyczysz, ale spokojnym głosem. Kochani, to jak my mówimy do swoich dzieci, kiedyś będzie ich głosem. Ja się ostatnio złapałam na tym, że na przykład mówię, że moja córka na przykład posprzątała pokój. No jest to teraz 15-latka, więc różnie z tym bywa. Tak, o, posprzątałaś, a ona przychodzi do kuchni jak po obiedzie. O, nie posprzątałaś. Ja sobie myślę, no jakbym słyszała siebie. Kochani, także dzieci mega szybko wychwytują. I zauważcie sobie, jeśli my mówimy podniesionym głosem, one też zaczynają krzyczeć. Więc nie wiadomo nawet kiedy, jeśli rodzice mówią głośno, coraz głośniej, przekrzykują się, to i dzieci to nabywają. Zauważcie, że dzieci z domów, gdzie się w ogóle nie podnosi głosu, wszystkie problemy rozwiązuje się tak by spokojnie, analizując wszystkie wyjścia z sytuacji, one są o wiele spokojniejsze. One łatwiej się uczą. Kochani, szkoła to jest taki temat może na odrębny filmik. Jeśli dziecko przynosi ocenę, na przykład truje, a jest to przedmiot, który jest dla niego trudny, czy dla niej truja, jeśli to jest poparte ogromnym wysiłkiem, to jest bardzo dobra ocena. Za co chwalimy? Za wysiłek, a nie za ocenę. I nie nagradzajmy ich w żaden sposób za dobre oceny. Możemy ich nagradzać za wysiłek. Następną rzeczą, którą warto rozmawiać z dziećmi, to są pieniądze.
Dziecko, ja jestem zwolennikiem kieszonkowego, nie wiem jak Państwo, więc to tam co roku jest podwyższane, a inne rzeczy muszą być z góry ustalone. Ile i jakie rzeczy kupujemy, jakie nie, na jakie trzeba sobie troszeczkę dozbierać, więc wtedy moje dzieci dozbierały, ja resztę dołożyłam, jeśli to było coś, co nie jest niezbędną rzeczą, ale to, żeby im się żyło bezpiecznie i wygodnie i miały podstawowe rzeczy, to im się należy po prostu z racji bycia dzieckiem, bo my jesteśmy rodzicami, więc my musimy przyjąć ten ciężar dla siebie. Dzieci nie, w pewnym wieku mogą już tam sobie coś dorabiać, ale no zbyt wcześnie nie powinny pracować. Mój syn osobiście już tam roznosił ulotki, jak miał 16 lat, ale to tak było. Tak, żeby nie było, szkoła na tym nie ucierpiała, ja mu tam troszkę pomagałam, bo wtedy było kilka tych ulotek, więc się tak zbierało. Ale on był mega z tego zadowolony, że mógł sobie kupić wtedy to, o czym marzył i wtedy te pieniążki były tak jakby tylko i wyłącznie jego, mógł je rozpuścić nawet w jeden dzień. Kochani, nie możemy przede wszystkim dawać dziecku miłości warunkowej. To znaczy, że jesteśmy, jeśli ono coś zrobiło źle, czy przyniosło tą złą ocenę, że my jesteśmy źli. My nigdy nie możemy być źli na dziecko. Co najwyżej nie możemy, nie chcemy lub nie możemy zaakceptować jakiegoś postępowania, ale dziecko kochamy zawsze i przytulamy zawsze bez względu, co się stało. I tak jak powiedziałam, ważne jest właśnie, żeby w tych gorszych momentach jego życia, w tych mega trudniejszych właśnie jeszcze więcej przytulać. Właśnie wtedy, kiedy ono jest nie takie, jakby nam się wyobrażało. My musimy po prostu wyrzucić z swojej głowy to, jakie my chcemy mieć wyobrażenie o naszym dziecku. My musimy akceptować go czy ją tacy, jakim oni są. I się przyglądać, patrzeć z zaciekawieniem i ich uczyć tego zaciekawienia, światem od nas. Jeśli mama i tato uprawiali sport, taki czy inny, to dziecko jakąś swoją pasję znajdzie. Jeśli mama czy tato przekraczali granice jakieś w swoich horyzontach życiowych, dziecko też będzie przekraczało granice. Może nie w tym kierunku, co rodzice, ale w innym. Więc to my zaszczepiamy w nich te takie impulsy ciekawości życia i tego, jakimi oni będą osobami. To jest wszystko to, co nasiąkają w dzieciństwie. Ja będę następne filmy robiła o przywiązaniach, więc zobaczycie Państwo, to, co my uznajemy za miłość, właśnie to jest to, co widzimy w dzieciństwie. I czasem to jest w ogóle nieprawidłowa miłość, toksyczna miłość, ale my tym nasiąknęliśmy. Takie schematy jest najtrudniej w nas wymazać, i pokazać, hej, to nie jest to. To, jaka miłość była w Twoim domu, to jest zła. I Cię ukształtowało coś, co było niedobrego. Więc, kochani, zawsze w życiu pomaga autorefleksja, przyjrzenie się sobie, a przede wszystkim, jeśli w byciu rodzicem jest to, że my pytajmy swoich dzieci. Pytajmy. Co one chcą, jak chcą. Co jakiś czas ja mówię, że jest takie, ja to tak nazywam posiedzenie zarządu. Powiedzieć, co chcesz, żeby było, jak chcesz, żeby było. Ja wtedy mówię, co ja bym chciała. U mnie na lodówce, na przykład przy mojej zbuntowanej nastolatce, są reguły, które obydwie nas obowiązują. I ustaliłyśmy je razem. Głównie to ona napisała, podpisała i teraz otwiera lodówkę i widzi ją kilkakrotnie w ciągu dnia. I później jak ja muszę ją kilkakrotnie przywołać, a Oliwia to jest ten punkt. A no tak, 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 no ja wiedziałam, ale to na chwilę zapomniałam. Także dziecko, jak pozwolimy mu samemu zadecydować o czymś, to ono się łatwiej tego trzyma. Kochani, muszę powiedzieć o lęku i strachu. To my wczepiamy w swoje dziecko lęk i strach. Dziecko jak się rodzi, jest to taka czysta karta, w której to my różne rzeczy instalujemy, zapisujemy, my rodzice. Więc tak jakby należy nam się niestety, kochani, należy nam się pilnowanie. Pilnowanie tego, jak robimy, co robimy i jak mówimy do swoich dzieci.
My nie możemy mówić, że ono ma zostać wyrosnąć na uczciwego człowieka, czy takiego, żeby nie obgadywał innych, jak sami to robimy. Nie da rady. Tu nie ma drogi na skróty. My możemy pokazywać swoje w domu twarz inną, na zewnątrz twarz inną i to dziecko to zobaczy. Dziecko samo dostanie, można powiedzieć, rozdwojenia jaźni, bo już nie wie, jakie jego rodzice są prawdziwe, czy w domu, czy w pracy, czy na urodzinach u cioci. Także kochani, tutaj nie ma w tym przypadku drogi na skróty. My musimy się pogodzić z tym, że jesteśmy niestety i w tym dobrym sensie na świeczniku i w tym złym, bo dzieci są największymi naszymi krytykami. Zobaczcie się, jak to działa w drugą stronę, że jeśli dziecko powie coś na temat nas, to ojej, jemu nie wolno. Często może Państwo słyszeli, że dzieci ryby głosu nie mają. No, za moich czasów troszkę tak słyszałam kilkakrotnie, że to w ogóle jak mówią dorośli, to należy wyjść z pomieszczenia, bo przecież my to nic nie wiemy. Wiadomo, że musimy dopuścić dzieci do głosu w takim stopniu, jakich ich wiek czy znajomość danego tematu pozwala. Ale kochani, liczmy się z tymi dziećmi, bo jak możemy żądać od nich szacunku, jak my ich nie szanujemy? My przede wszystkim musimy w pewnym momencie życia uznać ich równym sobie. Dlatego, że jak dziecko jest dorosłym, podejmuje wyzwanie bycia dorosłym, tak już na własny rachunek, to znaczy się odseparowuje się od nas, wyprowadza. No, jest to dla nas trudne, rodziców, ale niestety to jest nieodzowny element wychowania, że dziecko wyfruwa z gniazda. I wtedy patrzy, co się z tą jego mamą, tatą dzieje, czy oni sobie radzą, czy nie. I wtedy spotyka się z nami jako równy sobie. A nie, że to dziecko nie, nic nie wie, bo ty jesteś dzieckiem. My mamy na przykład dziecko, które ma lat 30, a uważamy, że ono jest nadal małe, ono nic nie wie i później się okazuje, że taka mama to w swoim dziecku widziała wszystko poprzez partnera na końcu do syna i ono tak naprawdę nie miało szansy temu, żeby zaistnieć, założyć swoją rodzinę albo to, jak my wychowamy na przykład syna czy córkę, no to czy to jest dobry obraz tego, to może nam dopiero powiedzieć ich partner czy partnerka, tak? Przyjdzie, mamo, widzę, że fajnego mam męża i to chyba twoja zasługa, bo wyniósł różne rzeczy z domu. Czy na odwrót, czy to będzie zięć i przyjdzie i powie, no zięć czy nie zięć, może być partner, to przecież nikt nie mówi, że trzeba wychodzić za mąż. No oczywiście, jeśli ktoś chce, to jak najbardziej, ale to tak jakby efekt tego widzimy dopiero w ich dorosłym życiu. Co my daliśmy, czego nie daliśmy, co mogliśmy zrobić lepiej. Zawsze mogliśmy coś zrobić lepiej. Ale kochani, nie trzeba się tutaj biczować. Nie trzeba. Ja cały czas naciskam na to, że mamy pracować nad sobą, możemy zrobić wszystko lepiej. Ten, co się nie myli, no to ja bym takim osobom nie ufała, ze względu na to, że zawsze coś można poprawić, zawsze ten świat się tak szybko zmienia, że to, co dzisiaj niekoniecznie za 2 lata będzie już takie poprawne, jak było 2 lata temu. Także to nie krytykujmy dzieci za to, że oni chcą robić to, co nam się niekoniecznie podoba. My tak naprawdę nie wiemy, co im przyniesie szczęście, a co nie. Świat się tak zmienia, ludzie się zmieniają, sytuacja. Dbajmy bardziej o to i cieszmy się z tego, że nasze dzieci są szczęśliwe, samodzielne i umieją sobie radzić w tym dzisiejszym świecie. Bo świat jest naprawdę okrutny, a my stoimy z boku, mogą na nas liczyć, zawsze i pamiętać, bo tam mój mama i tato, to naprawdę jestem z nich dumny i my musimy być dumni z swoich dzieci przede wszystkim, że mamy, jeszcze raz powtarzam, zaszczyt ich wychowywać. I musimy ich rozumieć przede wszystkim. Rozumieć, że ich doświadczenie życiowe będzie się zmieniało, będą coraz bardziej świadomi tego, jak ma być, bo nasiąkli, jeszcze raz powtarzam, tą naszą esencją tego, co dostają w dzieciństwie.
Kochani, jak zawsze dziękuję za poświęcony czas. Przytulmy dzisiaj swoje dzieci, jak tylko nam na to pozwolą. Powiedzmy im te dwa piękne słowa, bo myślę, że tych słów nigdy nie jest za mało. Także do usłyszenia.